Cześć, to ja, Kasia Kochańska. Zajmuję się aromaterapią. Dziś pokażę Wam, jak nawonić powietrze olejkami eterycznymi. Mam tutaj zwykły nawilżacz powietrza. W sumie nie taki zwykły, bo do zwykłego nie można lać olejków eterycznych. Można go zapchać, można przepalić niektóre części, po prostu nie są przystosowane do olejków. Ale ten ma specjalną przystawkę do aromaterapii i mogę do niego wlewać olejki. Jak włączę, mam nadzieję, że mi się uda, to zobaczysz, jaka superancka dyfuzja tutaj odchodzi. Mamy też zwykły dyfuzor. To jest, składa się z kilku części, taka aparatura. Do tej pierwszej wlejemy trochę wody. Do wody wlejemy olejki eteryczne. Mam gdzieś tutaj jakąś dodatkową rękę teleskopową. Działa. Olejki na dziś, na upał, mięta i pomarańcza. Jest taka zasada, że jeśli chcemy sobie nawonić powietrze, to powinniśmy pilnować czegoś takiego jak seans aromaterapeutyczny. Czyli nie słuchamy, nie wąchamy, nie oglądamy tych olejków przez dzień cały, tylko po prostu mamy je na jakiś czas, aż na przykład odparują. Najlepiej jest po prostu wyliczyć sobie czas, 15 minut aromaterapii i wtedy możemy mieć pełny seans z 10 kroplami olejku. Jeśli chcemy, żeby to dłużej działało, aż się wyczerpie, to redukujemy dawkę do połowy. Chciałabym jak najmniej dać mięty. Czemu? Mięta jest bardzo mocna. To jest mięta pieprzowa, peppermint, menta piperita, więc dam jedną kroplę. Mam nadzieję, że mi się uda. Jest! Nie ma to jak dar wlewania olejków. Teraz mam nadzieję, że uda mi się wlać 4 kropelki olejku pomarańczowego. Załóżmy, że były 4, uwierzcie. I zatykam. Było 5, szczerze się przyznam. Na szczęście pomarańcza jest bardzo łagodna i z pomarańczą mogę sobie na to pozwolić, żeby ta kropla jedna czy dwie poszła za dużo. To jest dyfuzor do tak zwanej zimnej dyfuzji. Szukam tutaj przycisku na wyczucie i oto leci w powietrze, a ja wdycham i już czuję. Wiesz, że ja czuję miętę? Pomarańczy? Ciut mniej, ale dzięki temu ta kompozycja jest wyważona, że jest mało bardzo mięty, sporo pomarańczy. Pomarańcza ma coś takiego, że w przestrzeni się słabo rozprzestrzenia. Trzeba jej bardzo dużo, żeby ona w metrze sześciennym powietrza była wyczuwalna. Do mocno wyczuwalnych należą też witaminy z grupy B i zapach waniliny, czyli składniku wanilii. To są te mocno, no można jeszcze dodać różę damasceńską, gdzie wcale nie damascenon jest tym dominującym składnikiem, tylko w sumie geraniol, ale w połączeniu z damascenonem tworzy ten przewspaniały zapach róży. Dlaczego dzisiaj wybrałam olejki mięta i pomarańcza? Mówię, że na upał takie dobre. Pomarańcza jest orzeźwiająca, ona jest fajnym olejkiem kojącym. To jest ze skórki pomarańczowej. Robi się tak, że taką skórkę wytłacza się. Są specjalne machiny nawijane na takie kolce i wytłacza się ten olejek. I właśnie mamy to, co jest w butelce. Za to mięty się nie wytłacza. Tutaj macie liście, zobaczcie. Suche jak nie wiem co. Tego się nie wytłoczy. Jak się skórkę pomarańczy przyciśnie, to widać nawet jak taki olejeczek z tego się wytłacza. Ja mam mokry paznokieć w tym momencie i mam na paznokciu olejek pomarańczowy. A mięta? No mogę sobie próbować. Tłoczę suchość. Dlatego to wkładamy po prostu do alembiku i jest destylacja z parą wodną. Metoda, która jest stosowana od średniowiecza, wykryta przez Arabów i do dzisiaj używana skutecznie. Chyba nie ma lepszej metody na uzyskiwanie olejków eterycznych niż destylacja z parą wodną, aczkolwiek przy olejku pomarańczowym jest to taka druga destylacja, drugie uzyskiwanie olejków. W drugiej kolejności jest destylacja. Pierwszy olejek, ten najlepiej wyzyskujący części skórki pomarańczowej, to jest właśnie ten tłoczony. Dopiero za drugim razem, jeśli chcemy jeszcze troszeczkę olejku uzyskać, to te wcześniej wytłoczone skórki wrzucamy do alembika na wodę, para wodna, odpowiednia temperatura, odpowiednie frakcje olejku i podgrzewamy
chłodnica, wylatuje olejek. To jest ten gorszej wtedy jakości olejek, bo z pomarańczy najpierw się wytłacza, a dopiero potem ewentualnie jeszcze robimy destylację. Za to z większości ziół, z korzeni, czyli z takich części, co nie są mięsiste i jak ja nacisnę, już wylatuje olejek, no to musimy za pomocą destylacji ten olejek wydostać. A i tak nie wszystkie rośliny chcą go oddać. Na przykład konwalia pięknie pachnie, a nie oddaje olejku eterycznego. Tutaj mamy pomarańczę orzeźwiającą, która też koi. Mamy też miętę. Mięta jest w ogóle chłodząca. Jeśli czujemy upał, to możemy zrobić sobie dezodorant z olejkiem eterycznym. Możemy sobie zrobić, właśnie nawonić pomieszczenie taką mieszanką olejków, gdzie jest mało mięty, więcej pomarańczy i też mamy odczucie chłodu. Przy dotyku ze skórą, oczywiście w rozcieńczeniu, na przykład z alkoholem musi być i wodą, albo w oleju, mamy odczucie, gdy mentol paruje, że chłodzimy ciało. To jest cała taka tajemnica. A jak oddychamy tym, no to przez rzęski węchowe, przez aparat nasz węchowy też mamy wrażenie odczuwania chłodu, bo nasz mózg dostał sygnał, że jest chłodniej. I faktycznie te składniki roślinne tak działają, to nie są ani czary, ani magia, ani nawet wyobrażenie. Niektórzy mówią, o, aromaterapia, uwierz w to. Chcesz, to uwierz, nie chcesz, to nie wierz. Aromaterapia i tak będzie działała, bo to są zwykłe chemiczne składniki z rośliny, które dają sygnały do naszego ciała i działają na wszystkich tak samo. Oczywiście, że jeśli się uprzesz i bardzo będziesz nie chcieć tego wczuć, to tak samo jak powiesz, ta terapia, te leki nie działają. Załóżmy, weźmiesz sobie lek paracetamol i powiesz, nie minie mi gorączka. No to trochę ci minie, ale może mniej, bo silną wolą też jesteśmy w stanie dużo pokierować w naszym życiu. Ale dokładnie tak działa jak składniki leków aromaterapia i te elementy, które pachną, to jest po prostu czysta chemia. I nawet jeśli tobie się wydaje, że nie czujesz, to jest kompletnie nieistotne. I tak wprowadzane jest do organizmu przez nos lub przez skórę i będzie działało. Będziemy takich mieszanek, myślę, że tworzyć więcej. Dzisiaj akurat jest gorący dzień, dlatego mam taką roschę, ustaną koszulę. Ale innego dnia to pojawię się pewnie w welurach i będę chciała się rozgrzewać. Czekaj na kolejny film. Tam będziemy tworzyć mieszankę na przykład rozgrzewającą lub uspokajającą lub pobudzającą energetycznie. Dziś chłód. Jak to mówią? A pod ziemią chłodek. Podobno Schopenhauer tak mówił. Wiemy, że to jest tylko mem. Ale czemuż by nie korzystać? Widzicie pewnie, że psy czasami się chowają pod ziemię, w znaczeniu kopią sobie dołek i są tak w połowie zakopane i chłodzą sobie brzuszek. No my tego nie będziemy robić. My mamy za to olejki. Pies nie może tak bardzo korzystać z olejków, ma dużo bardziej wyczulony zmysł węchu, zatem wiadomo, nie będziemy go terroryzować. Koty ogólnie nie trawią olejków, zatem kotów tym bardziej nie terroryzujemy, nie męczymy olejkami. Mamy otwarte okno, dyfuzja jest tylko dla nas, wąchamy tylko my, zamykamy się z tym w łazience i korzystamy przede wszystkim z krótkich seansów aromaterapeutycznych. To nie są perfumki wkładane do kontaktu, ani inne rzeczy, które pachną gdzieś w pomieszczeniach i zapominamy o nich. To cały czas działa. Trzeba pamiętać o tym, że to cały czas działa. To jest jak lek, więc nie możemy sobie tego stosować tak dowolnie, jak zwykłe jakieś zapaszki, perfumki sztuczne, które tak przy okazji też szkodzą. A to metabolizujemy, oddziałuje na organizm i pamiętając o tym, stosujemy z rozwagą, ostrożnie, szanując swój organizm, szanując też inne stworzenia żywe dookoła, łącznie ze zwierzętami i innymi ludźmi, tak, nawet rodzinę. Dzięki, do miłego zobaczenia.